Dzień dobry, Krzysztof Frydrychowicz, stand-up CIO.net, odcinek 41 naszego programu na czas izolacji, lekko odmrażającej się izolacji. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Leżański, Chief Technology Officer w Ringer Axel Springer Media. Cześć Paweł. Cześć, witam, dzień dobry. Paweł, będę Cię prosił o rzecz wyjątkową. Mam stryja, który jest emerytowanym dyrektorem generalnym Filharmonii Narodowej i zadzwonił do mnie przedwczoraj i mówi: świetny ten program robicie, natomiast akustykę macie jak w najgorszym polskim filmie, a do tego dochodzi jeszcze Twoja niestety naganna dykcja. I ja pomyślałem sobie, że dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z osobą, która ma porównywalną dykcję do mojej, więc musimy się, Paweł, bardzo starać, bo chciałbym zrobić przyjemność mojemu stryjowi, no i wszystkim nas słuchającym. Że ty jeszcze do tego dodajesz jeszcze piękny krakowski akcent, a ja tego niestety nie mam, więc ty nadrabiasz. Udaje ci się go naśladować czasem, ale zwracasz uwagę do słowa, które mówię, co mnie zaskakuje, że to tak bardzo słychać. Paweł, jesteś szefem technologii w firmie medialnej. Zacznijmy od tego, czy twoim zdaniem media to jest dobre miejsce dzisiaj do pracy dla osób o korzeniach technologicznych? Znaczy, ja powiem tak. Każde miejsce, gdzie technologia gra rolę, jest dobrym miejscem dla pracy dla ludzi, którzy lubią technologię. Może kiedyś były postrzegane media jako firma, w których technologia nie była istotna, ale to się chyba zmieniło i to dość brutalnie na naszych oczach. Zresztą wielu z Was pewno słyszało dyskusje o naszych największych konkurentach na świecie w stylu Google czy Facebook. Czy to są firmy technologiczne, czy medialne, czy gdzie one się mieszczą? To jest sprawa, która, że tak powiem, zmieniała się w postrzeganiu przez czas. My jesteśmy firmą i medialną, i technologiczną jednocześnie. Dobrze, a o co się w takim razie dzisiaj ścigacie w mediach? Jak jest wspomniany przez Ciebie Google, Facebook, które zjadają znakomitą część tortu reklamowego, o co toczy się rywalizacja między firmą Twoją i wieloma innymi wydawcami? Przede wszystkim toczy się o czas użytkownika. Czas nie jest z gumy, niezależnie czy mówimy o tym, że się pracuje na jednym, dwóch, trzech ekranach. Każdy jest w stanie ileś czasu spędzić w szeroko rozumianych mediach. Walczymy o to, żeby ten czas był spędzony również u nas, żeby nasze produkty były takie, że ludzie będą chcieli tam być i będą chcieli tam być dłużej niż w innych miejscach. Pieniądze, to co powiedziałeś, są guzi. Właśnie niesamowite portfolio, prawda? Bo to są serwisy biznesowe, sportowe, ale również dzienniki papierowe, które mają się nie najgorzej paradoksalnie, prawda? Cały czas się trzymają. I ty to wszystko, ty i twój zespół, przypomnij, jak liczny technologiczny w Axlu? To znaczy, my to, co mamy w Polsce w Ringer Axel Springer, to jest rząd wielkości 300 osób, natomiast w całej grupie międzynarodowej, bo działamy w kilku krajach, to jest około 500 osób. To są wszystkie zespoły technologiczne, które obsługują wszystkie nasze produkty. Właśnie wczoraj anonsując się, nasz wspólny przyjaciel, dzięki któremu się znamy, Bartek Górczyński, zapowiedział Cię jako Onet, bo tak cały czas jesteś w naszym gronie CNN-owym postrzegany. Zaczęła się Twoja przygoda od Onetu, właściwie od Dream Labu, czyli spółki technologicznej, która dostarczała usługi dla Onetu. Jesteś lojalnym pracownikiem, prawda? Znaczy, zdecydowanie tak siebie odbieram. Znaczy, można, domyślam się, o czym myślisz. No, myślisz o tym, że faktycznie ja się w tej firmie rekrutowałem, kiedy ta firma jeszcze nazywała się Onet. I było to lat temu 15. To jest liczba duża, patrząc na to, ile czasu tutaj spędziłem, ale tak, przez cały ten czas z Onetem, jak się Onet zmieniał, jak wchodził do grupy Ringer Axel Springer i do dzisiaj tą pracę z przyjemnością wykonuję. I nawiązuję dlatego, że mieliśmy okazję, Paweł, rozmawiać po ostatnim, ubiegłotygodniowym stand-upie z Marcinem Mazurkiem z Allegro, który powiedział mniej więcej coś takiego, że nie da się zrobić porządnych rzeczy w 2 czy 3 lata. Że jak chcesz przyczynić się do rozwoju jakiegoś miejsca, to musisz się jemu poświęcić i musisz, nie wiem, długo tam pracować, ale dbać o rozwój. A tymczasem, ty mówisz, mnóstwo mamy ludzi, którzy dzisiaj skaczą z jednego miejsca do drugiego. Znaczy tak, ja z przyjemnością słuchałem tego, co Marcin mówi, bo jego podejście do tego, co buduje, było bardzo zbliżone do tego, jak ja myślę. To znaczy, nie da się czegoś zrobić szybko.
Jeżeli podchodzisz do pracy w ten sposób, że to nie jest miejsce, gdzie przychodzisz na chwilę, gdzie za chwileczkę się przełączysz, tylko jest miejsce, w którym coś budujesz, w którym masz jakieś plany, to w ogóle zrobienie tego w czasie krótszym niż lata jest niemożliwe. Ja powiem szczerze, że nawet dziwię się właśnie bardzo tej sytuacji, że czytam nie tylko w polskich, ale światowych firmach opartych o technologię, że średni czas pracy wynosi czasami 2-3 lata dla również firm z pierwszej listy największych przedsięwzięć. Ja uważam, że ludzie, którzy w ten sposób do pracy podchodzą, robią sobie troszkę krzywdę, ponieważ no nie są w stanie nic zbudować. Ciągle zaczynają od zera. W sytuacji, kiedy zaczynają się liczyć w swojej firmie, kiedy zaczynają mieć wpływ, oni wtedy z przyczyn dla mnie niejasnych zmieniają. Szanuję to i akceptuję, ale ja działam inaczej i wiele innych ludzi, z którymi pracuję, też tak działa. Mamy niecodzienną sytuację, ale to tylko dowód tego, że działamy spontanicznie. Dzwonił się do nas Jarek Mastalerz, który jest umówiony na próbę za 20 minut. Nie, to wiecie co, bo pojawiło mi się, ja byłem przekonany, że o 9 jest moja próba, ale pojawiło mi się w kalendarzu, że mam 8:30 i tutaj właśnie w biegu z mokrymi włosami się dzwoniłem z jakichś bug techniczny, ja się oczywiście rozłączam, przepraszam bardzo. Mamy ciekawą sytuację, już teraz wszyscy wiecie, że jutro naszym gościem będzie Jarek. Jarku, zobaczymy się za chwilę na... Dobra, na... przepraszam bardzo. Nie, było bardzo miło Cię gościć. I Krzysiek, wszystkie plotki na temat, że to nie jest na żywo, zostały w tym momencie przekreślone. Tak, tego byśmy lepiej nie zagrali. Właśnie, wracając do tematu, który poruszyliśmy, czyli lojalności i takie osoby jak Ty czy Wojtek NFL, to są nazwiska, które latami są w tej branży i właśnie... Myślę, że to też świadczy o sile Twojego zespołu, tak? Że trzymacie się razem przez tyle lat, a i jednocześnie jesteście coraz bardziej innowacyjni. To nie jest tak, że to jest jakiś zlot weteranów, tylko jesteście dzisiaj absolutnie awangardą technologii w mediach. Paweł, jak się ciebie, musisz jedną rzecz wiedzieć, nigdy nie komplementowałem w ten sposób, jak układamy program kolejnej konferencji, którą robimy, kolejnego eventu CIO.netu, to zawsze jest taki dylemat, kto mógłby o tym opowiedzieć. Czy to jest cloud, czy to jest nowe role w IT? Kto mógłby powiedzieć? No i zawsze Leżański. Ale nie może Leżański występować co miesiąc, ale jesteś, raz, że jesteś tam bardzo życzliwy, dwa, że na wielu rzeczach się znasz. Zainspirowałeś mnie ostatnio ciekawą uwagą. Rozmawialiśmy o nowych rolach, jak IT będzie ewoluować w firmach. Mówisz, IT, żeby było dobrze postrzegane, żeby się rozwijało, musi mieć własny produkt, który wprowadza na rynek i który oferuje również klientom na zewnątrz, a nie tylko do wewnątrz, nie do swojego zespołu. I masz dwa takie epizody. Dzisiaj masz, wyprodukowaliście system do publishingu, do publikacji. Wcześniej miałeś swoją serwerownię, którą oferowałeś podmiotom zewnętrznym. Jakbyś mógł rozwinąć trochę ten swój punkt widzenia. Znaczy ja do tego podchodzę w ten sposób, że żeby produkt był dobry, on musi mieć wielu klientów. Najgorszą rzeczą, która bardzo często męczy szerokie rozumiane działy wewnętrzne, technologiczne, jest właśnie to, że mając jednego klienta dochodzi do jakiegoś takiego swoistego zbyt bliskiego zgrania. To znaczy zaczyna się pracować tylko dla nich, klient ci zaczyna odpuszczać, przestajesz sprawdzać jakieś parametry na przykład jakościowe, a nic tak nie uczy pokory, powiem szczerze, jak wyjście z produktem na zewnątrz. Pamiętam taką sytuację, taką rozmowę z moim kolegą, którym kiedyś pracowałem, Austriakiem, który właśnie oglądał nasze produkty publishingowe, które robimy wewnętrznie dla firmy i mieliśmy jakiś downtime, drugi downtime, coś się wydarzyło, mała sprawa, coś chwilę nie działało. A on wtedy pamiętam, jak powiedział, że z taką jakością na rynku będziemy nikim. I to mnie po prostu uderzyło, ponieważ uświadomiłem sobie, jakie to jest zderzenie dostarczanych jakości przez IT wewnętrzne versus zewnętrzny klient, podpisany SLA, zawsze jesteś w świetnej formie, zawsze odpowiadasz na telefon, musisz mieć do tego wszystkiego procesy. Dlatego my podjęliśmy decyzję parę lat temu, że nasz produkt doprowadzamy do tego stanu, żeby móc wyjść na rynek. Po pierwsze, że jest to dla nas ciekawe, jest to wyzwanie, jest to bardzo ciekawe w ogóle historia i przeżycie, a z drugiej strony dzięki temu nasza firma dostaje lepszy produkt, lepiej skończony, lepiej przygotowany i bardziej dojrzały. Także to jest win-win. Mieliście kiedyś jedno z najpiękniejszych serwerowni pewnie na świecie, wybudowaną ze smakiem przez Jana Wejherta jeszcze, prawda?
jedna z bardziej romantycznych historii, musiałeś się jej pozbyć, czy uznaliście, że się jej pozbywacie, nie opłaca się mieć dzisiaj na własność dużych serwerowni? Tak, zbudowaliśmy tą serwerownię, sam uczestniczyłem w budowie, to było ponad 10 lat temu, grubo ponad 10 lat temu i od wtedy to był w ogóle must, nie było serwerowni na rynku, nie dało się znaleźć miejsca o porównywalnej jakości. Być może były, ale nie były dostępne. Nie chcę w żaden sposób krytykować tego, co koledzy z innych firm zrobili. Natomiast później tą serwerownię w ogóle zbudowaliśmy bardzo dużą, ponieważ miała tam ileś tysięcy nawet metrów i spodziewaliśmy się, że my w 2011 czy 2012 roku będziemy budować drugą. Byliśmy do tego stopnia o tym przekonani, że kupiliśmy działkę pod nią. Na potrzeby tylko i wyłącznie Onetu. No ale technologia się tak zmieniła od tego czasu, cała wirtualizacja, cloud i inne te sprawy, że my w szczycie osiągnęliśmy tylko i wyłącznie 1/3 zajęcia tej istniejącej serwerowni. No i to był taki moment weryfikacji, bo skoro my się mieścimy sami w 1/3 tego, co zbudowaliśmy, no to albo trzeba iść dalej, pójść w ten biznes i zacząć budować kolejne serwerownie faktycznie na sprzedaż, albo się wycofać. Po analizie doszliśmy do wniosku, że jednak nie jest to nasz core biznes, róbmy to, na czym znamy się najlepiej i z naszą serwerownię, jak wspominaliśmy i ty wspomniałeś, w tym roku właśnie sprzedaliśmy, więc miałem przyjemność ją i budować, i otwierać, i zamykać, i oddawać w dobre ręce. Tym pięknym obiektem cieszy się inny nasz wspólny przyjaciel, Grzegorz Bartler z Netra. Tak. Paweł, no i masz serwerownię, sprzedałeś swój produkt przetwarzania danych i macie teraz system do publishingu, do publikacji, który stworzyliście na potrzeby swoich gazet, swoich serwisów internetowych i próbujecie go oferować na zewnątrz. Mhm. Tak. To jest bardzo ciekawe. Rozmawialiśmy tu w stand-upie z Mirkiem Forystkiem, który zarządza firmą Vodeno, stanowiącą ramię technologiczne dla Ion Banku. Podobny schemat. Tworzysz system bankowy na własne potrzeby, a potem zaczynasz go sprzedawać innym podmiotom finansowym. Zastanawiam się, czy to jest standard rynkowy w tej chwili, że firmy nie będą tworzyły dla siebie własnych systemów, tylko będą kupować coś, co wytworzyli inni, tak jak dzisiaj zakładając wydawnictwo, prawdopodobnie nie tworzymy systemu publishingowego od nowa, tylko bym kupił od ciebie. Czy to jest de facto standard? No powiem, że jak zadałeś to pytanie, to zastanawiam się, czy to faktycznie nie staje się jakaś nowa norma. Może nie wszędzie, bo pewno są miejsca, gdzie jest to niemożliwe, ale faktycznie wydaje mi się, że coraz więcej firm coś takiego robi. Zresztą jak popatrzycie się po rynku konkurencyjnym, na przykład w internecie, bardzo wiele produktów to są właśnie produkty, które trudno rozróżnić, dla kogo one są, bo one de facto są budowane dla jak najszerszego rynku. Skala tutaj gra rolę. W całej technologii skala gra rolę. Ktoś ma większą skalę, jest w stanie więcej zainwestować w swój produkt. Ktoś ma małą skalę, nigdy nie osiągnie tyle, co ktoś ją ma. W związku z tym to prawdopodobnie zaczyna być jakiś standard i w wielu miejscach moim zdaniem można by rozważyć. Czyli powstają jakieś uniwersalne platformy, my jako użytkownik godzę się na jakiś kompromis, że ona nie jest do końca uszyta dla mnie, ale jest na tyle wygodna i na tyle atrakcyjna. To nazywa się kompromis. To nie jest kompromis. Dzięki temu to jest lepsze. No, masz coś lepiej, szybciej, taniej. Masz inny punkt widzenia. Także ja uważam, że na tym ten początkowy właściciel nie traci. Jak to dobrze zrobisz, na pewno nie traci, tylko może zyskać. Paweł, mówiłeś mi, że wracacie do biura nieprędko. Jak patrzę, co się dzieje w Warszawie dookoła nas, jak chodzi po mieście, to w zasadzie można powiedzieć, że odmrożenie nastąpiło totalne. Jeśli chodzi o pracę biurową, też w coraz większym stopniu. Ty masz, bardziej ostry pogląd na to wszystko. I chcesz zostać, jak długo się da. To znaczy tak, myśmy w momencie decyzji o tym, żeby rozważyć wyprowadzenie ludzi z firmy, podjęliśmy to, że robimy to od razu i natychmiast. Zajęło nam to kilka dni. Szczęśliwie nasza firma, w ogóle w naszej branży wiele firm tak jest, ale nasza firma była do tego świetnie przygotowana, czyli naprawdę nie było problemu, żeby blisko 100% ludzi z firmy wyprowadzić. Jak wyszliśmy na zewnątrz i otworzyliśmy standardy komunikacyjne, czyli wszystkie, prawda, teraz przez nas ukochane wszelakiej maści telekonferencje, czaty i tym podobne, okazało się, że my chyba nie tracimy zbyt dużo na operatywności, może nawet jest lepiej, może nawet nie tracimy czasu w korkach, wszyscy się czują bezpieczniej. I prawda jest taka, że po tych kilku miesiącach ja jestem w domu już 3 miesiące ponad 3 miesiące nie byłem w biurze.
Ja stwierdzam i koledzy stwierdzają wszyscy w pracy, że chyba nie ma powodu, żeby się śpieszyć. W związku z tym no, otwieramy ścieżkę powrotu dla ludzi, ale w żadnym wypadku nie zmuszamy i ja nie zakładam, żebym szybko musiał wrócić do firmy w tej chwili. Oczywiście, prawdopodobnie to będzie raczej w przyczynach takich, żeby się właśnie spotkać, żeby porozmawiać, zrobić jakiś warsztat, ale wydaje mi się, że taka codzienna praca jest całkowicie możliwa do wykonywania z domu, więc jakiś hybrydowy wariant moim zdaniem wygra, ale pracujemy nad tym i zobaczymy. A jak sobie radzisz z tym, że z łączeniem, z zarządzaniem swoim czasem prywatnym, czasem służbowym, wiesz, przyjaźnimy się również na stopie prywatnej, w związku z tym śledzę na różnych Instagramach i innych social mediach śledziłem twoje podróże po Rumunii, po Afryce, po Azji. Jak sobie zdajesz radę bez tego? Jest to taka przerwa, się chyba każdemu przyda. No, prawda jest taka, że te kilka miesięcy, a może i dłużej takiej przerwy, to chyba jest coś, że nas może również oczyścić. Zastanowimy się, co jest ważne, co nie. No ja sobie z tym radzę w ten sposób, że teraz odpoczywam, cały czas planuję na przyszłość, co by zrobić ciekawego. Zawsze wydaje mi się, że mamy tą pracę pomieszaną z życiem prywatnym. Praca technologiczna jest bardzo często pasją i hobby i moim zdaniem, mając też jakieś zasady rozdziałania tego, da się to bardzo łatwo pożegnać. Ja na przykład bardzo hołduję zasadzie, że nawet jak jestem w domu, to pracuję odkądś dokądś. Później też jestem dostępny oczywiście, ale przychodzę, siadam do biurka, pracuję, po czym zamykam komputer, wyłączam i odchodzę. Nie mam tego pomieszania, żeby zatracić podział pomiędzy tymi dwoma światami. Nie wiem, ja w moim prywatnym rankingu jesteś osobą, która najszybciej odpowiada na maile, w związku z tym, ale rozumiem, że traktujesz to jako maile prywatne. No to już jest hobby, tak. Odpowiadanie na maile później to już jest tylko przyjemność. Moi drodzy, mamy, tak jak Paweł powiedział, mieliśmy dzisiaj nieoczekiwanego gościa Jarka Mastalerza. Tu nic nie jest ukartowane, poza jednym. Umówiliśmy się z Pawłem, że zapytam się go, co obrazuje zdjęcie z tyłu, które jest w tej chwili za Pawłem, a Paweł nam o tym opowie. Tak, no często mnie ktoś o to pyta, jak w tym miejscu rozmawiam. To jest obrazek, właściwie zdjęcie, które sobie wydrukowałem już wiele lat temu i na pewno część z Was go poznaje. To jest dla mnie szczyt w ogóle chyba inżynierii i tego, co można osiągnąć. To jest lądownik łazika marsjańskiego o nazwie Spirit, po tym jak się rozłożył na Marsie. I zachęcam do przeczytania, co się musiało wydarzyć, nie to, żeby tam nawet dolecieć i wylądować te wszystkie balony i tak dalej, ale jak wylądował ten taki romboid, czy jak to się nazywa, na Marsie, jak on musiał się zorientować, gdzie jest, znaleźć Słońce, sprawdzić czas, zlokalizować siebie, nawiązać łączność z orbiterem Relayem, który lata wokół Marsa, wysłać mu informację, przesłać na Ziemię, którą inny orbiter odebrał i wysyła do stacji, po czym widzimy po 22 minutach mniej więcej, jak wszyscy się cieszą, że dał sygnał, że żyje. Inżynieria, żeby to zrobić bez udziału człowieka, powiązana z informatyką, z technologią, z przewidzeniem wszystkich czarnych planów, dla mnie jest niesamowita. Także kiedyś wydrukowałem sobie to, bo to jest jak gdyby szczyt moim zdaniem możliwości, jak na te czasy, co człowiek może wymyślić. Tak, czyli co kręci skromnego inżyniera z Małopolski. Tak, to jest. Życzę Wam tego, że jak wszystko wróci do normalności i kiedyś będziecie mieli przyjemność, okazję Pawła spotkać na lotnisku na trasie Warszawa-Kraków albo w Pendolino, gwarantuję Wam, warto zaangażować się z tym człowiekiem w rozmowę, można się bardzo wiele od Pawła nauczyć. A cóż, musimy zmierzać do końca. Mam nadzieję, że mój stryj doceni nasze próby pracy nad dykcją, ale również zawartość merytoryczną. Paweł, ogromnie Ci dziękuję. Życzę Ci miłego dnia. Dziękuję Ci za to, co robisz dla CIO.netu. Przypomnę, jutro też człowiek, osoba z Twojego zespołu będzie prezentować na naszym Cloud Experience na przystanku małopolskim. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam za uwagę. A gościa jutrzejszego już mieliście okazję poznać, zobaczyć. A ja ruszam właśnie na próbę z Jarkiem Mastalerzem. Szykujemy się na jutro. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Usłyszenia. Cześć. Do zobaczenia.